Piekarnik rozgrzewamy na 180 stopni. W rondelku rozpuszczamy masło. Do masła dodajemy wyciśnięty czosnek. Każdy kawałek chlebka smarujemy masłem. Następnie przy pomocy ostrego noża kroimy chleb na trójkąty. I następnie układamy na blachę do pieczenia. Całość posypujemy szczypiorkiem. Oraz świeżo tartym parmezanem. I teraz całość do piekarnika na jakieś 5 minut. Do miksera wrzucamy kawałki miękkiego masła, następnie kawałki sera pleśniowego. I dokładnie miksujemy. Siekamy zioła. Przekładamy je do malaksera. Następnie łyżka wina. I jeszcze raz mieszamy dokładnie. Po przełożeniu do miski dodajemy śmietanę. Mieszamy. Na końcu sól morska i pieprz. Dip dekorujemy kawałkami szczypiorku, a obok układamy chipsy. Proszę, to tak wygląda gotowe danie. Zachęcam do eksperymentowania z innymi świeżymi ziołami, w zależności od upodobań. Życzę smacznego!